na 10. jubileuszowej edycji wydania Kamiennej Rzeźby. Witamy serdecznie wszystkich, którzy przyszli oglądać tą wspaniałą imprezę. Jest to już, można powiedzieć, cykliczna impreza, która odbywa się co roku. W tym roku ze względu na ciężką sytuację impreza była pod znakiem zapytania, ale udało nam się zorganizować po zabezpieczeniu wszystkich takich typowych środków przeciw-covidowych. Udało nam się ją otworzyć. Mogliśmy zaprosić i panie, i panów. Występują w kategoriach kulturystycznych, w kategorii open i w kategoriach fitness pań. Są tak zwane kategorie kulturystyczne i kategorie fitness. W tym roku mamy około 60 zawodników. Można powiedzieć, że to jest 50% ubiegłorocznej frekwencji. Mimo wszystko mamy mistrzów Polski, wicemistrzów Polski, także możemy powiedzieć, że obsada jest na wysokim poziomie. Mimo ciężkich warunków, jakie mieli zawodnicy, kiedy przygotowywali się do tej imprezy, bo wiadomo, mieli przerwę od marca, można powiedzieć, do czerwca, także sytuacja w przygotowaniach do wszystkich zawodów była trudna. Chciałbym już zaprosić na przyszłoroczną edycję. Myślę, że będzie już w pełnej obsadzie, tak jak mieliśmy to w zeszłym roku. Także zapraszamy i uczestników, i widzów na przyszłoroczną edycję. Dziękujemy również wszystkim sponsorom, którzy pomogli w organizacji tej imprezy. Dziękujemy burmistrzowi, który był głównym sponsorem i pod jego patronatem odbywa się ta impreza. Także wszystkim pozostałym sponsorom, którzy wspomogli naszą imprezę. Dziękujemy bardzo.